Sponsorem programu jest Bonimet, producent suplementu diety Memobon, wspomagającego pamięć i równowagę. Witam Państwa w kolejnym odcinku Ziół dla Zdrowia. Dzisiaj chciałbym przybliżyć Państwu temat zawrotów głowy. Zawroty głowy to objaw, który pojawia się czasami z banalnych przyczyn, a czasami może być spowodowany bardzo poważnymi chorobami. Aby powiedzieć o zawrotach głowy, aby wyjaśnić i wytłumaczyć, dlaczego one się pojawiają, trzeba sobie uzmysłowić, jak funkcjonuje narząd równowagi. Narząd równowagi składa się w zasadzie z trzech elementów. Właściwego narządu równowagi, który znajduje się w uchu wewnętrznym. Drugi element to ośrodki mózgowe, które analizują i przetwarzają informacje. Oraz trzeci element to receptory znajdujące się w obrębie mięśni i stawów kręgosłupa szyjnego, w mięśniach oczu. I te trzy elementy muszą być sprawne. Jeżeli którykolwiek z elementów, tych trzech, o których wymieniłem, działa w sposób wadliwy, nieprawidłowy, możemy się spodziewać tego, iż dostaniemy zawrotów głowy. Najczęstszy podział zawrotów głowy to podział na zawroty układowe i nieukładowe. Układowe, czyli te, których przyczyna zlokalizowana jest w uchu wewnętrznym, oraz nieukładowe, których przyczyna zlokalizowana jest poza uchem wewnętrznym, albo w obrębie kręgosłupa, mięśni, gałek ocznych, bądź też w centralnym układzie nerwowym. Zawroty układowe charakteryzują się tym, że pacjent odczuwa wirowanie. Pacjenci mówią, że jakby się kręcili w kółko, jakby byli na karuzeli, po karuzeli, jakby tańczyli walca. Towarzyszą temu zwykle uczucie opadania, unoszenia się. Czasami pacjenci się przewracają i zwykle w jedną stronę. Z kolei nieukładowe zawroty są dość niecharakterystyczne, bo ich objawy polegają na takim uczuciu niepewności, oszołomienia. Pacjenci czasami przyrównują te objawy do rauszu alkoholowego. Oczywiście nie upicia się alkoholowego, tylko rauszu alkoholowego. Lecząc zawroty, przede wszystkim należy skonsultować się z lekarzem, bo zawroty, jak powiedziałem na wstępie, mogą być spowodowane banalną przyczyną, a mogą być spowodowane bardzo ciężką chorobą. Mogą być na przykład uszkodzenia mózgu, może być zapalenie ucha, mogą być choroby serca, mogą przyczyną zawrotów głowy być uszkodzenia móżdżku, ale też stwardnienie rozsiane, choroby okulistyczne, padaczka. No, tych przyczyn jest dużo, więc jak widzicie Państwo, dobrze na wstępie skonsultować się z lekarzem, aby ocenić, czy zawrót głowy nie wymaga jakiegoś szczególnego leczenia, jakiegoś leczenia przyczynowego. Jak wynika z badań, które prowadziliśmy w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza, zawroty głowy, głównie te nieukładowe, bo z takimi mamy najczęściej do czynienia, zależą w dużej mierze od zaburzeń budowy kręgosłupa. Obserwowaliśmy pacjentów przez około 10 lat i udało nam się zobaczyć pewną korelację. Otóż pacjenci, którzy nie mają wykształconej krzywizny kręgosłupa szyjnego, czyli mają tak zwaną dyslordozę szyjną, spłycenie lordozy szyjnej, oni częściej mają zaburzenia równowagi. I te zaburzenia równowagi to jest tylko jeden objaw. Oni mają także często bóle głowy, zawroty głowy, mają często drętwienia rąk, mają często zaburzenia widzenia pod postacią mroczków. Mówią czasami, że widzą jakby przez mgłę, czyli ostrość widzenia się pogarsza. Mają bardzo dziwne objawy, niepokoje, mają kołatania serca. Czasami w obrębie jamy ustnej pojawia się uczucie suchości, mają nudności, czasami nawet wymioty. Te objawy, które Państwu przedstawiłem, to typowe objawy zespołu szyjnego, który jest spowodowany zaburzeniem krzywizny kręgosłupa szyjnego. Zawroty głowy nieukładowe, które mają swą przyczynę w zaburzeniach krzywizny kręgosłupa szyjnego, znakomicie leczą się metodami terapii manualnej. Stosowaliśmy tę terapię manualną u pacjentów od 10 lat i widzieliśmy znakomite efekty. Te efekty były czasami spektakularne. Już po pierwszym zabiegu pacjent odczuwał wyraźną poprawę. Prowadzenie technik miękkich dawało kolejne efekty bardzo, bardzo dobre. Ta metoda, którą stosowaliśmy, oczywiście została opublikowana
przedstawiona na konferencjach naukowych, można ją spotkać w materiałach w prasie fachowej. Ta metoda jest bardzo łatwa w stosowaniu, bardzo bezpieczna, no i bardzo tania. Wnioski, jakie nasunęły się z badań, które prowadziliśmy, są takie, że związek zbyt prostego kręgosłupa szyjnego i zawrotów głowy oraz innych zaburzeń neurowegetatywnych jest pewny. To jest w ogóle taki problem z pogranicza medycyny, socjologii, psychologii. Dlaczego? Dlatego, że jak to wygląda w przypadku pacjentów? To, że kręgosłup jest zbyt prosty, radiolodzy czasami opisują, czasami nie. Ale większość lekarzy nie postrzega tego jako poważne zaburzenie stanu zdrowia. Patrzą, są zwyrodnienia, nie ma zwyrodnień, a to nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma tylko to, że biomechanika kręgosłupa jest zaburzona i pacjenci, którzy mają zbyt prosty kręgosłup, mają bardzo liczne, niedobre objawy. Więc co się dzieje? Taki pacjent trafia najczęściej do neurologa, on bada, mówi, no w moim przypadku nic nie widzę, wszystko jest w porządku. No to idzie do laryngologa. Laryngolog mówi, w porządku, nie ma problemu. Idzie do okulisty, okulista mówi, no wie pani, ja nie mam żadnych, nie widzę żadnych problemów. Do kardiologa mogą trafić, bo mają zaburzenia rytmu. Nic, wszystko jest w porządku. Co się dzieje na końcu? Na końcu zawsze trafiają do psychiatry, no prawie zawsze. Psychiatra dostrzega u pacjenta oczywiście objawy zespołu nerwicowego i depresji. Dlaczego ma nie dostrzegać, skoro pacjent się leczy na przykład pół roku, dwa lata, pięć lat, wszyscy mówią, że zdrowy, a on ma ewidentne objawy. Więc daje sobie w cudzysłowie wmówić, że ma nerwicę bądź depresję. I jest na tą nerwicę i depresję leczony czasami latami. Ale to nie jest leczenie przyczynowe. To jedynie leczenie objawów. A przyczyna jest banalnie prosta. Leży ona w kręgosłupie szyjnym, który jest zbyt prosty. Ja to tak pewnie mówię, proszę Państwa, dlatego że ja mam setki takich pacjentów, którzy właśnie wszyscy tą samą historią się posługują. Dokładnie to jest opis wielu, wielu, wielu pacjentów. Głównie pacjentek. Być może, że wynika to z tego, że kobiety mają jednak zbyt bardziej wiotkie mięśnie, są bardziej labilne emocjonalnie. Może z tego wynika. Ale częściej rzeczywiście dotyka to kobiet. Często jest tak, że jakiś banalny wypadek samochodowy, stłuczka, w ogóle nic nieznacząca, może sprowokować te objawy. A można je bardzo łatwo leczyć, stosując zasady medycyny manualnej, i w gabinecie lekarskim, i później u pacjentów w domu, bo my zawsze pacjentów staramy się uczyć, co mają w domu wykonywać, jakie ćwiczenia, jakie metody terapeutyczne, aby ten efekt został podtrzymany. Czasami oczywiście nie mamy do czynienia z zaburzeniami równowagi wynikłymi z kręgosłupa szyjnego. Czasami są to zaburzenia, które wynikają z zaburzeń ukrwienia mózgu, bądź też narządu przedsionkowego. Co wtedy stosować? Znakomicie sprawdzają się wtedy preparaty z miłożębem japońskim, z ekstraktem z liścia miłożębu japońskiego. My go łączymy zwykle razem z żeńszeniem, z magnezem. Takie połączenie daje dobre efekty terapeutyczne w przeciągu najczęściej miesiąca, dwóch. Ale jeżeli po trzech miesiącach pacjent nie pokazuje poprawy, to oczywiście nie stosujemy dłużej tego preparatu. Ale poprawa ukrwienia jest standardowym postępowaniem w naszym przypadku. My nigdy nie wiemy do końca, czy to tylko kręgosłup, czy to też również zaburzenia ukrwienia. Dlatego najczęściej łączymy preparaty ziołowe poprawiające ukrwienie z miłożębem japońskim razem z metodami medycyny manualnej. Dziękuję Państwu za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to proszę o polubienie nas na Facebooku, a jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo proszę o zadawanie tych pytań, wysyłając je na adres internetowy, który Państwo widzicie w tej chwili właśnie na ekranie. Dziękuję i do zobaczenia. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.